Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Przypowieści Salomona 28:13. Skradziona lina. Do chrześcijańskiej stacji misyjnej przybył bardzo przygnębiony człowiek. Co ci dolega? Zapytał misjonarz. Mężczyzna spuścił głowę. Czuję się niespokojny. Misjonarz skierował na niego badawcze spojrzenie. Czy zrobiłeś może coś, co zaprząta twoje sumienie? Spytał. Tak. Ukradłem coś. A co ukradłeś? Niedługą linę. No to zwróć tę linę i przyznaj się, że ją ukradłeś. Mężczyzna obiecał, że zastosuje się do tej rady i wrócił do domu. Jednakże po kilku dniach przyszedł z powrotem. Zrobiłem to, co powiedziałeś, ale uczucie niepokoju nadal pozostało. Zamyślił się misjonarz. Może nie powiedziałeś mi wszystkiego? Niestety nie, odparł z wahaniem mężczyzna, bo do liny było przyczepione coś jeszcze. Rozumiem. A co to było? No, to była krowa. Możemy zaśmiać się z takiej naiwności, lecz czy czasem i u nas nie odbywa się to podobnie? Wyznajemy Bogu niektóre z naszych oczywistych przewinień, a pewne grzechy naiwnie przemilczamy, co nie ma kompletnie sensu, bo przecież Bóg i tak zna wszystkie grzechy, które popełniamy. Dlaczego? Czy chcemy je skryć dla siebie, zamiast je porzucić? Ten człowiek musiał odczuwać to samo. Nie chciał łatwo oddać krowy. Bóg jednak oczekuje od nas szczerego i całkowitego wyznania naszych win na tyle, jak dalece jesteśmy ich świadomi. Oczekuje, że będziemy ich żałować autentycznie i zdecydowanie. Tylko wtedy On odpuszcza wszystkie nasze grzechy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. Tak, wszystkie, nawet te, których nie pamiętamy. Jest to konieczne, ponieważ gdyby w naszym życiu pozostał choć jeden nieprzebaczony grzech, nadal bylibyśmy wiecznie zgubieni. Dlatego też dalej jest napisane, że On oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana 1:9. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Przypowieści Salomona 28:13.